Witam serdecznie, Szymon z Polankiewicz, z tej strony Siekwania. Taka myśl, taka prawda stuprocentowa, która naszła mnie z racji tego, że wyszliśmy bardzo dynamicznie w ostatnich miesiącach, że tak się wyrażę, w teren, ze zdrowiem, z przedsiębiorczością, z kreowaniem tego takiego czegoś co w człowieku powinno być czyli człowieczeństwo zachowane więc robótki mamy co niemiara i masę różnych doświadczeń, obserwacji no bardzo ciekawe doświadczenia bardzo intrygujące i bardzo, bardzo często radosne i bardzo często takie wprowadzające w okres taką stan pewnego, pewnej refleksji, mówiąc bardzo, bardzo delikatnie. Otóż jedną z rzeczy, którą w ramach tych praw stuprocentowych i tego szerzenia żyć zdrowej, żyj z pasją, chciałbym powiedzieć, jest to o pewnego rodzaju inwazji i o czymś takim, jak skorumpowane ciało. Otóż skorumpowane ciało, do tego za chwileczkę dojdziemy. To jest zwrot, który też mi się jakieś trzy tygodnie temu gdzieś tam w głowie poukładało, obserwując, rozmawiając, dając możliwości, podpowiadając sporo, sporo fajnych rzeczy. I zanim do tego dojdziemy, mówiąc o skorumpowanym ciele, powiem o inwazji. Otóż. Kiedy w latach chyba 94 rok, pierwszy raz, a byłem paręnaście razy w Ameryce, pierwszy raz wybrałem się na taką, taki wypad, bodajże dwutygodniowy czy trzy, już teraz nie pamiętam, w każdym razie odkryłem taką ciekawostkę, o, bardzo wiele ciekawych rzeczy odkryłem. Ameryka jest krajem, który bez wątpienia warto zobaczyć, znać oczywiście historię, jak do tego doszło, że Ameryka w ogóle funkcjonuje, jest w tym kształcie, że tak naprawdę oparła się na tym, żeby najpierw wyrznąć kilkadziesiąt milionów Indian i takich tam parę jeszcze dziwnych rzeczy. Ale do czego zmierzam? Otóż zajechałem tam, wysiadam na lotnisku i raz, że na lotnisku Kennedygo w Nowym Jorku widziałem wtedy dwo, w dwóch językach napisy. Był to język angielski oczywiście i język rosyjski, co mnie zaskoczyło. No tak jak w tej chwili powiedzmy w naszym regionie pojawia się język ukraiński jako język, który jest takim drugim obowiązującym gdzieś tu w naszym regionie. Ale do czego zmierzam? I to, co mnie tak poza tym językiem, językami, napisami zaintrygowało, to zobaczyłem niesamowite ilości bardzo dużo otyłych ludzi. Ja miałem świadomość, wiedziałem, że takich spotkam tam, że to jest kraj, który kiedyś dzięki hormonalnym, hormonalnemu podejściu do tuczu, kurczaków i tak dalej, że to spowodowało, że to się przyniosło na ludzi i właściwie ta otyłość, grubość, te takie, no, Potężne postaci chodzące, człapiące właściwie, bo to nie chodzące że znaczy, tego jest dużo. Nie podejrzewam, że aż tyle. Pamiętajcie, drodzy Państwo, to co mówiłem przed chwileczką, to był, o ile pamiętam, 94 rok. E co mamy dzisiaj? Otóż pewnego rodzaju inwazja nastąpiła, bo y, kiedyś jak mieliśmy podział na wschód i zachód, co było taką iluz iluzją, prawda, bo y, na konopiach, jak ktoś zna historię konopi, to wiecie, że y, ta iluzja powodowała, że wydawało nam się, że jest wschód i zachód, a tak naprawdę jeśli konopie zaczęły znikać, były zakazane, to tu i tu. Także y, to nie, nie tędy droga była, to było takie iluzoryczne, nieprawdziwe. Ale do czego zmierza? No dla nas maluczkich wydawało się to bardzo, bardzo e, prawdziwe. Teraz do czego zmierzam? Otóż ten model amerykańskości, do której tak dążyliśmy, ta wolność nam się kojarzyła z amerykańskością, prawda, to jest tylko inny model był i jest no, obozu, jakiegoś więzienia, prawda, pewnych ograniczeń. W każdym razie inwazja, która nastąpiła, nastąpiła inwazja otyłości, która przyszła właśnie do nas skąd? Z Ameryki. Czyli na długą, długą nad, przed tym, kiedy zostały sprowadzone do Polski wojska inwazyjne amerykańskie, no... No mamy takie wojska, prawda, na terenie Polski, wcześniej mieliśmy je za wschodnią granicą, za zachodnią granicą, za Odrą, teraz już mamy ich u siebie, więc pewnego rodzaju inwazja, jakkolwiek, jakąkolwiek ideologię dołożymy, no w każdym razie są to obce wojska na naszym terenie, ale wcześniej, dużo wcześniej nastąpiła inwazja właśnie otyłości, inwazja tego żywienia, tej żywności, która nie ma nic wspólnego z żywnością, która wygląda jak żywność, a jest właściwie jakimś takim chłamem, prawda, i my nie mamy tego świadomości. Zresztą dzisiaj rozmowa z panią, z którą rozmawialiśmy o olejach, między innymi. Akurat promowaliśmy takie, które z Polesia pochodzą. Wiemy, że z dobrego miejsca, że dobry zielarz tam konstruuje te wszystkie rzeczy. I w tej rozmowie, no, do pewnych rzeczy, w takiej konkluzji doszliśmy. Przynajmniej ja powiedziałem pani, no wie pani, akurat niosła dużą butlę oleju rzepakowego, i powiedziałem wie pani. Z tego co wiem, to nawet kiedy ja wypiję sobie raz na jakiś czas piwo chmielowe, to mam gwarancję, że w tym chmielowym piwie jest odrobina randapu czy jakiegoś innego glifosatu. Podobnie w oleju rzepakowym, bo rzepaki bardzo często właśnie są wielkotowarowo zasuszane, aby nadawały się do zbioru randapem, glifosatem, czykolwiek byśmy to zwali czymś, co jest mocno trujące, nie rozkładające się tak do końca w w tym tylko zostające w ziemi, zostające w tej roślinie, i to potem my wchłaniamy w takiej czy innej formie. Więc i tak trzeba przyznać, że geniusz, który stworzył ciało, ono stworzył to ciało, które jest tak odporne na wiele rzeczy, że aż niesamowita historia. I teraz Wspomniałem o czymś takim jak między innymi nie tylko inwazja otyłości, inwazja wojsk, ale również coś takiego zafunkcjonowało w naszym życiu jak ciało, które jest skorumpowane. Czym są nasze ciała skorumpowane? Bo nam się wydaje, że nasze ciało to jesteśmy my. Ciało to jest pewnego rodzaju nasz skafander, to jest coś, co mieści w nas naszą świadomość, w tym pojęciu takim głębszym, nie tylko w takim ziemskim, ale w każdym razie... To jest ten skafander, to jest ten ubiór, to jest ten kombinezon, który mamy założyć, no nie, nie ukrywam, że my również odczuwamy cokolwiek, to ciało odczuwa, to my również odczuwamy. I teraz to ciało skorumpowane czym jest? Otóż skorumpowane jest między innymi potrzebami, które są bardzo często sztucznie wytworzone skorumpowane jest różnego typu smałkołykami, skorumpowane jest toksynami, skorumpowane jest różnego typu pasożytami, które są w organizmie, skorumpowane jest właśnie tym smakiem jedzenia takim, prawda, sztucznym, skorumpowane jest tymi kolorowymi obrazkami i tą iluzją, która jest nam sprzedawana, gdzie to wszystko ładnie wygląda, pięknie, a tak naprawdę jak ktoś troszkę czuje pewne rzeczy, to wie, że dotykając tego to, to nie ma wartości, to nie żyje, to jest martwe. Nie tylko dlatego, że zwierzę, z którego to mięso było zrobione jest martwe, dlatego, że to w tym mięsie jest masę emocji niedobrych, tragicznych, cholernie niedobrych emocji, które wprowadzają ludzi w różne psychozy, depresje i tak dalej. Czasami wystarczy zrezygnować z mięsa przez 3-4 miesiące i się poprawia stan zdrowia psychicznego bez psychiatry, psychologa czy nawet nas, bionergoterapeutów. My bardzo często właśnie to podpowiadamy. W związku z tym mamy ciało skorumpowane. Te potrzeby w większości są takie sztuczne, jeśli się idzie i obserwuje, ile ludzie kupują. Powiedzmy sobie, idziesz na targ, i idziesz do sklepu, obserwujesz, jakie tony żywności są kupowane. Żywności, która nie ma nic wspólnego z żywnością, która jest jakimś tam czymś, co wchłaniamy, prawda, gdzie w którymś momencie to skorumpowane ciało, które ciągle woła, daj mi jeść, daj mi jeść, to dlatego te ciało woła, bo ono jest niedożywione. One jemu brakuje, różnych witamin, minerałów, tych mikroskładników, prawda. Jadamy zdecydowanie za dużo. Z, ja wiem, że jedzenie jest pewnego rodzaju przyjemnością, ale wtedy, kiedy robimy z tego ceremonię, kiedy robimy przyjemność, kiedy robimy z tego coś takiego takiego wręcz boskiego, fajnego, a nie takie, wiecie. No, bardzo często, pamiętam, kiedyś człowiek o imieniu Robert wspomniał, użył takiego pojęcia chodzące przewody pokarmowe i trochę tak wyglądamy, że te skorumpowane nasze ciała, które rządzą nami, zamiast my rządzić ciałem, to one rządzą nami. One rządzą w taki sposób, że musimy. Piwo, że musi być jakaś impreza w weekend, prawda? A potem w niedzielę kas, czasami moralny, że tego typu historie się dzieją, o czym doskonale wiemy. I warto, jeśli tego tego słuchasz, do, dotrwałeś do, tej, do tego momentu, w tej chwili, do tej ósmej minuty, już jak z tego co widzę. Zatem mam nadzieję, że poruszyłem Ciebie. Może powiesz sobie, Boże, co ten jakiś pieprzy, jakieś tam farmazony, ale wiesz co? Może do, jak dotarłeś do tego momentu, to zaczniesz się otwierać, zaczniesz zerkać na to wszystko. I nie chodzi, żebyś świat wywracał do góry, do góry nogami, ale żebyś wiedział, że nastąpiła inwazja. Pewnego rodzaju. Ja mówię, na przykład, że nastąpiła inwazja otyłości, inwazja wojsk. W sposób, zwróćcie Państwu uwagę, pokojowy, wręcz w sposób taki, że nasze, nasi przedstawiciele, nie myli z tego z władzą, bo władzą w zasadzie to my jesteśmy, prawda? Ci, których wybraliśmy, oni zaprosili, tłumacząc nam obronnością i tak dalej. Wcześniej to samo tłumaczono było, kiedy mieliśmy tutaj inne wojska inwazyjne, typu Związek Radosny. Więc to wszystko, jakby, jest ta sama machina, to samo się dzieje. Ktoś jakiś większy rozgrywki, Robi, a my, nas tu maluczkich, gdzieś tam się gnębi. Chociaż słowo maluczkich nie jest właściwym, dlatego że Słowianie, dlatego że Polacy mają to coś tak naprawdę w sobie. Ci, którzy tutaj sięgają z tego co wiemy, również korzeniami Atlantów, mają to coś bardzo istotnego, bardzo ważnego, bardzo głębokiego, bardzo ludzkiego, bardzo człowieczego i skutecznie jest to niszczone po to, żeby przypadkiem nie podnieść się jak ten feniks z popiołów i nie zercąć na to. I nie zrobić tego, podnieść pięści, pokazać, kurka wodna, jesteśmy mocni, wspaniali, to my tu zrobimy porządek, wprowadzimy człowieczeństwo. Więc jest taka obawa przy tym, że to człowieczeństwo właśnie tu z tych terenów wyskoczy, więc dlatego już większość kraju nie jest naszym krajem, prawda, że nawet jak chcesz znaleźć poduszeczkę z pięknym napisem w prezencie komuś, że to w języku polskim nie znajdziesz, tylko oczywiście angielszczyzna czy jakieś takie inne dziwoląki. Tego typu historie się dzieją, prawda? Więc pamiętaj, sprawa stuprocentowa, o której dzisiaj mówię, mówi o dwóch rzeczach. Jedna to jest inwazja otyłości i inwazja wojsk w sposób pokojowy, fantastycznie załatwiony temat i ani się obejrzeliśmy, mamy, mieliśmy jedne, teraz mamy drugie, prawda? Co ciekawe, wiemy że one są w takich miejscach umocowanych, w których y, są y, y... Bardzo ważnych miejscach dla naszego kraju, gdzie tam pod spodem gdzieś pewne rzeczy są, ale to już powiedzmy na kolejne nagranie. I ta, ten element właśnie skorumpowanego ciała, skorumpowanego podkreślam nawykami, te myśli, które z nas są tłoczone, skorumpowane tym, co w telewizji się tą papkę różnego typu podaje, ten różnego typu chłam, poczynając od tego: pij mleko, będziesz wielki, aż któryś kabaret mądrze powiedział: pij mleko, będziesz kaleką. Co nie zmienia faktu, że ja czasami raz na pół roku lubię sobie kupić ten. To białe coś tam w sklepie jest napisem mleko, to jest mleko podobne, jakiś ten napój. I lubię sobie z lodów złożyć do lodówki i raz na jakiś czas wypić. Nie wiem po to, żeby może moje robaki podkarmić, które gdzieś w organizmie są i mówią, ok, daj nam tego czegoś, co tam nazywa się mleko, a mlekiem tak naprawdę nie jest. Zresztą mm, powiedzmy sobie, że mleko matki to jest mleko matki, a potem to my jakby zapominamy o tym, że łamiemy tą naturalną, naturalny kolej, naturalną kolej rzeczy, która, którą natura nam dała. I, no ale okej, okay, to pewnie kiedyś tam kolejne nagrania może już. Gdzieś tam słyszałeś, słyszałeś i wiesz, co w trawie piszczy. Zatem pamiętaj, skorumpowane Twoje ciało niekoniecznie musi być tym czymś, co dyryguje Tobą. Tutaj trzeba w pewnym momencie zastosować swoje techniki. Mówiąc o otyłości, mamy kilka zgłoszeń, gdzie ludzie chcą do nas przyjść. Bazując między innymi na mojej, moim przykładzie, kiedy miałem 118 kilo i nieporównywalnie poradziłem sobie bez jakichś drastycznych, dziwnych mechanizmów, że mam tych kilogramów nieporównywalnie mniej i zdecydowanie się lepiej automatycznie czuję. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że w tym momencie odkryłem, że to ciało jest skorumpowane i muszę troszkę ja zacząć nim delikatnie delikatniej układać, żeby mi za bardzo mi się nie buntowało i to działa, funkcjonuje, acz nie ukrywam, raz na pół roku wypijam szklankę mleka, powiedzmy sobie, bo jakiś tam robaczek nadmiarowy mówi daj mi, daj mi tego, daj, daj mi nogę, daj mi nogę dobrze, więc mówiliśmy w prawach stuprocentowych o tym, że inwazja otyłości czyli inwazja Niezdrowo niezdrowo niezdrowotności. Inwazja chorób prawda, nastąpiła, o, to jest kolejna inwazja z tym związana, bo czasami jeśli, powiedzmy sobie, wychodzimy do ludzi i czym się Państwo zajmujecie jako terapeuci, Więc my mówimy, zajmujemy się zdrowiem, jako przedsiębiorcy bycie zdrowym przedsiębiorcą, człowieczym przedsiębiorcą, prawda? A w odróżnieniu od lekarzy, którzy zajmują się na przykład chorobami, prawda? I tu nie, że się wymądrzam, bo wiem, że tam jest bardzo wielu wspaniałych ludzi, którzy zachowali ten czynnik ludzki, człowieczy i bardzo wielu pomagają, szczególnie w sytuacjach tych takich podbramkowych, pilnych, gdzie trzeba jakąś rękę przyszyć, głowę przyszyć, prawda, czy, czy jakiś palec odciąć, bo gangrena idzie i nie udało się tylko wcześniej jakoś zatrzymać. Więc wiadomo, że to są, są plusy, dodatnie plusy i minuty każdej nacji, która gdzieś tam jest. W każdym razie, no my zajmujemy się głównie zdrowiem i żyj zdrowym, żyj z pasją, to nasze hasło, szerzymy w jak najbardziej możliwy przez nas sposób również ten element przedsiębiorczości w rodzinie, w dzieciach, u dorosłych i tak dalej, a wiedząc, mając na uwadze, że kiedy przyprowadzono tę inwazję chorób spowodowaną, inwazję otyłości, inwazję wojsk, inwazję wojsk zwróć uwagę na końcu, więc wojska nie były potrzebne, żeby wprowadzić tam inne mechanizmy inwazji. Spowodować, żeby nasze ciała były skorumpowane, kupić te nasze ciała, że one są skorumpowane w sposób diametralnie totalny. Wręcz bo przecież, jeśli obserwuję te chodzące przewody pokarmowe, ja przepraszam wszystkich, którzy w tej chwili mogli poczuć się urażony, mówiąc o tym i czujesz się urażony, więc na pewno nie jesteś tylko i wyłącznie chodzącym przewodem pokarmowym, czyli zjada, przetwarza, wydala, zjada, przetwarza, wydala. Zatem skorumpowane ciało zostało również poprzez tą inwazję spowodowane, więc to nie do, my nie musimy się obwiniać, tylko wiedząc o tym, że mamy skorumpowane ciało. Coś trzeba z tym fantem zrobić. Można tym ciałem zacząć rządzić. To ciało nie musi koniecznie sięgać systematycznie po kieliszek. To ciało nie musi systematycznie kolejnie, kolejnego papierosa sięgać, prawda? To, to jest to, czego uczymy przy rzucaniu palenia. Pierwsze mówimy, nauczymy cię palić, a potem będziesz zdziwiony, jak papierosy od ciebie odejdą i nie, nie zauważysz nawet kiedy. I ludzie mówią wow, faktycznie to działa się, okazuje. To nie był nasz pomysł. To pamiętam taki górski jogin górski o 90 kilka lat i on takie coś podpowiedział. Myśmy to wprowadzili jakby stosując swoje metody niejako e, takie, znaczy niejako swoje metody według naszych, e, naszej wiedzy, umiejętności, doświadczeń i to fajnie funkcjonuje działa. Zatem inwazja chorób, inwazja otyłości, inwazja wojsk w takiej kolejności mniej więcej e, to zafunkcjonowało e, a e, e, i z, tego, z tej inwazji powstały między innymi skorumpowane ciała, skorumpowane te skafandry, które chcą zdecydowanie nami rządzić, one w większości rządzą, ale kiedy tego słuchasz, dotrwałeś do tego momentu, czy nawet tego wcześniej, wiesz co, to jest taka szansa, że powiesz, kurka wodna, coś ten z tutaj chyba w mądrego wymyślił, a jeśli nie uważasz, że koniecznie to jest mądre, przełóż to na swoje i zadaj sobie pytanie, czy przypadkiem to. Nie ty rządzisz ciałem, ale ciało ewidentnie rządzi tobą, bo jest maksymalnie skorumpowane. Szymon, spolankiewicz o Ciebie mówił, spolankiewicz.pl A żyj zdrowej, żyj z pasją, produkty, którymi wspieramy cały ten nasz proces, to jest teoria.pl. Baw się dobrze. Do miłego!